Nie naciskaj. Ja ryzykuję, ryzyk fizyk. Jak pokuta, to pokuta. Teplota jest 10 stopni. Ej, ty poważna jesteś? I walą tą wodę. Kofole. Choralki. Lentilki. W Czechach, na polskich blachach. I jeszcze z namiotem na dachu, to będzie w telewizji. Bomba, bomba. Dzień dobry, witamy serdecznie w nowym miejscu, już w tym co wczoraj. Słońce wstało, jak widzicie, już mnie oświetla. My nagraliśmy już wschód słońca, także ja jestem zadowolony. Jest zimno, myślę, że jest około 1-2 stopni. Marzena jeszcze śpi, a od 5.30 poluje na słoneczko, ja uwielbiam na nie polować. Także odwrócę kamerę, żeby wam pokazać, jak tutaj śpimy. No jest przepięknie. Jedyny minus jaki jest, to jesteśmy bardzo blisko drogi, słychać było całą noc, jak i teraz samochody. Spaliśmy bez ogrzewania, nie chciało nam się go rozkładać, także nie wiem w sumie po co je wzięliśmy. Ale jest, czapkę trzeba było założyć na noc, ale nie było tak zimno, naprawdę ta pościel, którą mamy, daje radę. My jeszcze chyba się schowamy na parę minut i pośpimy, przynajmniej ja. Bo jest dopiero w 6:30, myślę, że dopiero gdzieś o 8:30 wstaniemy na dalszą podróż. Mam nadzieję, że to słońce rozgrzeje namiot. Nie jest mokry, czyli nie padało. Ptaszki sobie śpiewają, jak jest chwila przerwy od aut. Także widzimy się później, trzymajcie się. A jeszcze raz widok na piękny wschód słońca. Dzisiaj ja jestem tutaj pierwsza na nogach, Tomek jeszcze w namiocie. Powiem wam, że ta noc była dla mnie bardzo niespokojna. Śpimy koło jakiegoś pola uprawnego, tam z tyłu za mną. I przyznam, że no, bałam się tutaj spać ze względu na to, że no, to pole może być, że na to pole mógł ktoś wjechać. I cała noc była tak niespokojna. Bałam się, że ktoś tutaj przyjedzie i traktor jedzie. No, on się ze mnie śmieje. Co ja mam wam powiedzieć? Marzena każe nam składać namiot, bo traktory jadą. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. W sumie, jak już wcześniej rano powiedziałem, było głośno, ale zobaczcie, tak sobie spaliśmy. Brudno tu w ogóle jest, tego nie było widać rano, także trzeba będzie tu posprzątać. Bardzo dużo jakichś papierków, ale ogólnie miejsce spoko. Tylko... Tym razem musimy się nagrać tak, bo się ładują baterie do GoPro. I tak pani Marzena właśnie konsumuje sobie. Co konsumujesz? Konsumuję herbatę. Nie konsumo. I tam jest nasze słoneczko. Niestety wygląda fatalnie. Ja mam wrażenie, że my więcej śmieci wjeziemy do Polski, jak nie uda nam się to wyrzucić, niż tutaj przywieźliśmy, ale okej. Cześć, chyba jeszcze... O! PC magazyn Windows, jeszcze 2018. Jak ktoś chce, to jeszcze możemy kupić. To długo musi tu leżeć. Zobaczcie, tu kawiczka, barista, chibo. Chibo, barista, kawiczka jest. Dobra. My nie mamy już więcej miejsca w aucie, także trzeba najpierw to gdzieś zutylizować, a teraz idziemy na to miejsce zobaczyć, gdzie mogliśmy zajechać. Rano jak spaliśmy, to Marzena oczywiście miała fobię na punkcie traktorów, no bo one atakują nie tylko Rosję, ale i tutaj widać Czechy. I żeby było śmieszniej, teraz mijał nas, raczej rano mijał nas leśniczy. O ile dobrze kumamy, kto to może być, bo miał taki ubiór i taką czapeczkę ładną, chyba że to był, nie wiem. I tutaj byli też pracownicy, którzy powiedzmy zajmują się tym lasem i nic nam nie powiedział, także nie wiem, czy to jest jakaś informacja potwierdzona, że możemy powiedzieć, że jechał leśniczy, tak, leśniczy i nam nic nie zrobił, a myśmy nawet rozłożony i spaliśmy, ale no cóż, no tak nam się wydaje, także gdzieś tam ta może faktycznie społeczne pozwolenie na taki rodzaj spania, jeżeli się nie śmieci, jest również i w Czechach, także
No tyle wam chciałem powiedzieć. Nagadałem się, mogłem w dwóch słowach. Jechał, lecz nic nie zrobił. Ale stwierdzamy, że nie. Nie naszym samochodem. Nie naszym samochodem. Jak ktoś ma troszkę podwyższone podwozie, to jak najbardziej, ale my nie. Znaczy można byłoby próbować, ale nie wiem, czy to nie byłoby samobójstwo. W każdym razie tam też było pięknie. Zobaczymy się na miejscu. Ale tu jest na pewno dużo ciszej. Już nie słychać tak aut, ale mimo wszystko i tak słychać. To jest melodia natury. Nie zakłócam. Chyba zdjęcie, które gdzieś widzieliśmy w necie, to było tutaj. Zobaczcie, tutaj ktoś spał. To jest tam plac prawdopodobnie, gdzie była ta pineska. Gdzie było oznaczone miejsce do noclegu. Szczerze mówiąc, nasze chyba jest teraz ładniejsze. Poza tym wjazd tutaj dla naszego auta byłby bardzo problematyczny. No, ale okej. Wracamy, jeszcze wam pokażemy, z jaki stąd jest widok i spadamy gdzieś w następne miejsce. Nie wiem, czy coś widać. Jedziemy na Swatowskie Skały, się ciężko zrobiło. I piękną kładkę. Dokładnie. Dlatego tam jedziemy. A po drodze jeszcze przez Pilsno musimy przejechać. Mamy godzinę, półtorej drogi. Zgrywamy wszystkie, że tak powiem, z GoPro wartościowe rzeczy, bo już nie mamy kart. Także dużo materiału przed nami. I w drogę ruszamy, bo się zrobiło zimno. I pochmurno, brzydko. Miało być ładnie. Ale jak widać, Czechy są przychylne, jeżeli chodzi o spanie, ale o pogodę tym razem nie. O, a tak się czeskie turuny lecą. Na bogato. Właśnie sobie uświadomiłem, że ja zatankowałem przed chwilą za 774 kurony. 42 korony kosztuje litr. 42 razy 20 groszy to jest 8,40. 8,40 zł. Ile oni tu zarabiają? Ja zatankowałem 18,5 litra i zapłaciłem 774 korony. Liczmy 780, żeby pomnożyć to razy 20 groszy, to 7 razy 2 to jest 140 zł i 8 razy 2 to jest 16. 156 zł za 18,5 litra. Kurwa droga zabawa tutaj jeździć. No nic. Ale powiem tak, i tak warto. Po to się oszczędza, bo po to nie wiem, co tam jedni mają, drudzy dostają, a my pracujemy. W każdym bądź razie, no drogo, no drogo. Mam nadzieję, że już więcej tu nie będziemy tankować. W sumie troszkę błąd, że... Ale i tak musimy jutro dotankować. Musielibyśmy za 200... za 200 litrów może nie, bo nie... Olak, bum, 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 bum. Dobra, jedziemy. Marzena zjadła, co zjadłaś przed chwilą? Tylko chlebek. Jedyna, o 9.30 śniadanie, o 11.14 chlebek. Ruszamy w skały. Też tną na potęgę. Także u nas proceder wszędzie. Jedziemy jakąś boczną drogą, cholera wie gdzie, co i po co. Ale miejmy nadzieję, że dojedziemy. Pisało, że zimą tu nie wolno, ale nie ma zimy, to jedziemy. Bez trzymanki! Mam nadzieję, że hamulce wytrzymają. Tutaj przyjedziemy. Marzena znalazła taki darmowy parking. Dziękujemy, Marzenie. Darmowy parking 3 km od tych skał, do których się właśnie wybieramy. Tak. Także będzie fajna wycieczka. Zebraliśmy się w sobie i lecimy. Nie wiem, czy jesteśmy jedynymi telefonami tutaj, ale... Ale są tutaj różne rejestracje, bo są Niemcy. Tak? No jest, faktycznie. Tak. No tutaj Niemcy blisko nie jest mają. Daleko już do niemieckiej granicy. Więc... Parking oczywiście wsadzimy również. Sami Niemcy tutaj. W komentarzu. Tak? No. Ty faktycznie, no bo oni też mają urlop jak my. Ty faktycznie. No i tu sami Niemcy. Ty sami Niemcy, może wycieczka jakaś była. A tu się nazywa Słoweński Las. Slawkowski Las. No wiecie, że ja nie potrafię czytać. O. Bo ty, jak to przed chwilą stwierdziliśmy, szybciej mówisz niż myślisz. O, ja czasami szybciej mówię niż myślę. I Marzena zaraz zostanie w tym Sławkowskim lesie sama. Wzięliśmy sobie tym razem już kapoki. Czyli kurtki przeciwdeszczowe, tak po polsku już mówiąc, bo ja szybciej mówię niż myślę. Mamy również latarkę. Nie wzięliśmy picia żadnego. Mamy herbaty. W sumie to jest tylko 3 km, także nic się nie powinno stać. A teraz musimy znaleźć jeszcze ustronne miejsce, gdzie król chodzi sam piechotą na chwilę. Bezpieczeństwa, zobaczcie.
Jak naciśnie? Kto go naciśnie? Zobaczcie. Nie naciskaj. Bo zobaczcie, ty. Nie naciskaj. Nie naciskaj. Ty, coś tu jest faktycznie, ej. Niech się będzie. Marzena mówi, że to jest mina przeciwpiechotna. No? Ej, ale ja w ogóle nie chciałem tego wam powiedzieć, tylko że my stanęliśmy na parkingu jakieś 3 km od tego miejsca, a tu się okazuje, że normalnie tą drogą, jak widzicie, jest nawet znak, można jechać, ale a mimo wszystko... Wiadomo, czy można gdzieś zaparkować. Tak, a my chcemy sobie przez ten piękny lasek się przejść i posłuchać ptaków. Tak, poczekać śpiewu ptaków. Les je domów i ma napadło w las to uznykty. I tu są karlowe wary dubi. I tu jest jakiś sokolów, swetowskie skaly. A, to swetowskie skaly, to my tam właśnie. To my tam, gdzie wszyscy. Ano jest, czyli powoli dochodzimy. Do czego miejsca, ale bym spadł teraz. Chciał nas ugryźć pies. Znaczy na pewno Marzenę, nie mnie. No tak. O, i tak to wygląda. A tam jest ten nasz mostek taki słynny. Idziemy właśnie tam. I tak jak wcześniej, tutaj widzę drewno. Ciekawe, jak zostało przetransportowane. Fajne skały. Restauracje. Czyli taka baza turystyczna tutaj też jest. Ale to wszędzie, chyba w każdym takim miejscu. Tym bardziej, że jesteśmy w bardzo turystycznej i kurorcie. W sumie tak nie... No... Tak, bo Karlowe Wary to jest miejscowość taka uzdrowiskowa. No właśnie, to uzdro... O, a ty jesteś... O! Nie cwiatki. Chociaż ja nie lubię takich kolorowych rzeczy. No ale to nie ja mam lubić, tylko wszyscy. Niebieskim szlakiem trzeba iść po schodkach. Proszę, Marzena pierwsza. Wiecie, po... wygląda fajnie. Jestem ciekawy, czy będzie się bujał. I czy będę mógł Marzenę wystraszyć. Tu w ogóle jest bardzo dużo chyba atrakcji, bo jest i szlak żółty i niebieski. Zobaczcie. O, widzicie? Tu jest jakiś kozich. Także myślę, że tu można po tych stronach połazić bardzo długo, ale no cóż, my na razie idziemy na ten most, który widzieliśmy, który chcieliśmy zobaczyć. Wow, ładnie wygląda, ale to czaj nie mnie, a tam. O właśnie, to jest ten most. On jest podwieszany, ja nie wiem jak on działa. Na linie na dole, a zobaczcie, tu jest lina. I zaraz tak, max 600 kilo. Nie, aha, rower trzeba zejść, no i dobra, i idziemy. Chodźcie ze mną. Czekajcie, zrobimy tak, żeby był lepszy widok. Opa. I pójdziemy teraz tym mostem. Wow. No powiem wam, że spoko wrażenie. Zaczyna się bujać już. Ej, on się buja normalnie. Ej, widzicie to? On się normalnie buja. Ej, fajne to, że jesteśmy sami, także to jest w ogóle jakiś kosmos. I teraz zrobię tak i obrócę się na Marzenę. Ej, on się normalnie buja, to jak ktoś ma lęk wysokości, czyli jakoś... Widzicie to, że on się buja? A tak widać. Ło, tu trzeba się trzymać. Zobaczcie, kto tam jest? Ej, Czaderski! Ej, Marzena, no nie bujaj! Ej, halo, a jak się coś stanie? Myślę, że nie wolno bujać. Chodź. Ty, on się naprawdę buja. Kurde, on się buja. No, tu są te skały właśnie przed nami. Później zrobimy zdjęcie, ale bardzo ładnie to wygląda. Bardzo fajne miejsce ogólnie. Jak tu będzie jakaś atrakcja, to sobie usiądziemy i zjemy coś. Ej, warto przyjechać, bo naprawdę takiego czegoś nie ma wszędzie. Szczególnie, że ten most faktycznie się buja. Idzie Marzena. Zobaczcie. Chodź do mnie, chodź.
się. Można się bujnąć. Rozbujamy tak, żeby nie weszły? Idziemy. Tato ma zawsze pomysły. O. No i tutaj sobie już powoli schodzimy. Schodzimy se i tutaj jest ta piękna skała, która zrobiła na mnie wrażenie. I możemy iść sobie dalej. Tutaj są ścieżki. A nic nie pisze, że nie wolno bujać. Także idą panie. Panie chyba się boją, bo się buja. A my sobie idziemy znaleźć miejsce, żeby coś zjeść. Chodźcie za nami. Tak wygląda ten most. Ładniutko. Ładniutko, prawda? A tu można w ogóle zejść na dół pod niego i my tam sobie pójdziemy. Gdzie? Tutaj jest też szlak zielony. Ej, panie się chyba boją, nie przejdą. A my sobie tu usiądziemy i coś zjemy pod nim. No to peś. O, w sumie można ci zdjęcie zrobić stamtąd. O. Ale tu też piękne są widoki. Ej, te panie naprawdę nie przeszły po nim. Lol, stoją. Nie wiem, stoją. Robią zdjęcie najpierw. No i dobra. Most widzicie z tej strony. O. Ja nie będę tego przyspieszał, żebyście sobie popatrzyły, lichły. O. A my sobie chyba tu usiądziemy. Gdzieś na boczku. A, tu było też zejście. I możemy coś zjeść. I zjedliśmy kiełbasę z chlebem. Chleb jeszcze... Tu polecę rębiszowski chleb z miejscowości Rębiszów. 3 dni już ma, jest jeszcze może świeżutki, bym nie powiedział, ale na pewno zjadliwy. To jest najlepszy chleb i najlepszy. O, nie udało się. O, tak cwaniakowała? No idziesz. No tak bujał. Ale ty poważna jesteś? No tak bujał. Ja nie bujałam. Nie? On tak rozbujał. Nieprawda. No, ty. On tak rozbujał. Nie. Ja nie tak. Jeszcze raz. Tutaj widok. I się w ogóle buja jak... Takie widoki. Idziemy teraz dalej. Mały spacerek i jak to bywa w Czechach, przynajmniej podczas naszego pobytu, zaczęło padać. Ale my jesteśmy już mądrzejsi i mamy i kurtki przeciwdeszczowe i parasole, także nie jest nam to straszne. Chociaż... Nie jesteśmy też z cukru, dlatego idziemy sobie. Tak, zobaczcie jak tutaj pięknie. Rzeczki. Ej, tam jest kolejny most, już nie taki bujający się. A może sobie kółko właśnie zrobimy? O, właśnie, zrobimy się kółko, dokładnie. A później właśnie zobaczyliśmy, ile nam zostało korun i doszliśmy do wniosku, że możemy sobie pozwolić na jakieś jedzonko. Chodź do domu, nie pójdę. A teraz rzeczka. Idziemy na niego. On się już nie będzie bujał, na pewno. Tylko, że z niego wchodzimy do jakiegoś ośrodka wypoczynkowego. Albo do jakiejś restauracji, nie wiem co tutaj jest. Domki letniskowe tutaj są, zobaczcie. Że jak ktoś chce, to może sobie tutaj przyjechać na jedną, czy dwie, czy x nocy. O, tu jest pole biwakowe, nawet pole namiotowe może na. O, zobaczcie jak ładnie wygląda. I... Wow. Ale spokój, tu nikogo nie ma. Ciekawe ile pole namiotowe tu kosztuje. Ale faktycznie się buja. O. Zobaczcie. Nie, to normalnie. O, kajaki są. Trochę brudne. Ale są. O, ładnie. Fajne rowery. To są rowery? To są jakieś hulajnogi, moja droga. Hulajnogi rowerowe. Tak.
No i idziemy w lewo. Tu jest jakiś bar, można zjeść chyba kiełbaskę. U Indinka. U Indiana. U Indinka. To się jeszcze, to trzeba po czesku na pewno. O tani. O, a tam ty, faktycznie to normalnie ludzie robią grilla. Ładnie, fajnie, Unipark. Ciekawie. No ładnie, fajnie, a pokazujesz siebie. A, no tak. Może tak być. Ale nie można tu z psami, Marzena mówi. No cóż, bo jak jest, wiesz, zadbane, a psy czasami zostawiają, to zostawiają, a ludzie nie sprzątają. No to jest jak jest. To trzeba pobierać kaucję na psa. O, jaki tu potoczek, zobaczcie jak spływa z gór. Automatyczne otwieranie wrat. Automatyczne, o zobaczcie tutaj. I sobie płynie potoczek. I tam do góry nie można wjechać, ale można iść, ale my już wracamy, bo musimy znaleźć jakieś miejsce noclegowe powoli. Chociaż może miejsce nie, bo my idziemy na jedzonko. Tak. Właśnie. Smażony syr, knedliczki. Albo co tam będzie? Czeskie. Czyli McDonald's. Nie. Powoli, powoli. Dobrze, to są. Buję się. Nie przyjdziemy. Dobra. Wizja spełniona? Spełniona. Idziemy? Idziemy. Ne karm te na sekone. Dobrze, może nam wypowiedziałem? Perfekto. Perfekto. Jest stajnia, idę zobaczyć, czy są konie. Ahoj, konie. Ahoj, kunie. Zobaczcie, co tu jest. Nie ma kuni. Siano jest dla kunia. Nie ma. A miało być. No, Marzena oczywiście, jak ja coś głupiego robię, to ona zawsze ucieka. Nasze terenowo-wyścigowe gipko auto. Tak. I zobaczcie, tu jest ten parking. Specjalnie się obrócę i już tu nikogo nie ma. Jak byliśmy, to było pełno, a teraz jest pusto. Także wchodzimy, szukamy miejsca na jedzonko i jedziemy dalej. Szkoda, że kofoli nie kupiliśmy. Czego? Kofoli, bo bym się napił. Jeszcze kupimy, no. A co tu moje skarpetki robią, Marza? Ja położyłam. No. Tramwajem w mieście. Pojechaliśmy raz na Tesco. Okazało się, że to jest daleko. Centrum 2. Pojechaliśmy do czego, Marzena? Gdzie to było? Do Lidla, nie. Do Kauflandu, na Kaufland. Okazało się, że też daleko. Później chcieliśmy wjechać na jakieś parkowisko, ale nie wiem, czy tam był znak zakazu wjazdu, tylko dla ciężarówek, czy dla wszystkich. I zrobiliśmy jakieś dziwne kółko w centrum, nie w centrum, na uboczu. Jesteśmy gdzieś w mieście, zaparkowaliśmy przy drodze, tak, i stoimy. Prostopadle tyłem pod górkę. Jeszcze zatrzymałem ruch. W Czechach, na polskich blachach, to jeszcze z namiotem na dachu, to będzie w telewizji jakiejś czeskiej. Dobra, idziemy znaleźć teraz Janusza Biznesu, czyli jakiegoś parkomat i idziemy do centrum coś zjeść. I pooglądać. I pooglądać. I pada deszcz oczywiście. Od 8 do 15 trzeba tu cetel pokazać, taki ile się parkuje, bo max godzinę. A teraz przelustrowałem wszystkie auta i nikt tego nie ma, bo od 8 do 15, 16, czyli teoretycznie... Ale fura. Możemy tutaj stać. Nic tu się nie powinno stać. Tylko, że troszkę spuszczę z ręcznego i zjadę, bo pan za mną chyba raczej będzie miał ciężko odjechać. No i dobra. I se siedzimy i idziemy na miasto. Ja ryzykuję. Ryzyk fizyk. Jak pokuta, to pokuta. Proce nam nezowałaś. Tata by ich het.
to nie wiem, chyba to nie jest śmieszne, także nie będę. Ogólnie bardzo fajna wystawa. Wydaje mi się, że o wojnie w Ukrainie. Nie wydaje mi się tylko na pewno. Na prawo, Marzena, ja uważam. O, też ładnie. O właśnie, czyli jak zawsze, jak nie wiemy gdzieś, o tu jest City Info, czyli tu będzie centrum, na bank. I tutaj mamy jakiś pomniczek jeden ładny. Nie wiem, co to jest. Nawet nie umiem tego Thomas. W każdym bądź razie również tu jakaś ładna fontanna, która nie funkcjonuje teraz. I Marzena szukająca jedzenia. A tam gdzieś bardzo ładne zejście i ciekawe, co tam będzie. Idziemy sobie pięknymi karlowskimi ulicami. I mamy tutaj po prawej stronie no troszkę budowli. Troszkę budowy oczywiście. Ale jak spojrzymy trochę do góry, to są przepiękne kamienice z cudownymi balkonami. Naprawdę pięknie to wygląda. I ciągną się i ciągną do samego końca. Po lewej stronie jakiś, ja wiem, hotel. Tak, ale my powinniśmy iść dołem, żeby było ładniej, bo tam... I zaraz, no dokładnie, zaraz przejdziemy sobie gdzieś na dół. Już parę razy zdarzyło nam się powiedzieć, że miasto mające dostęp do rzeki jest ładniejsze. Ma plus 10 do atrakcyjności. Ale tutaj jest tak trzeba stałe brzydko. Ale może tak ma być. No cóż, wydaje mi się, że jak na uzdrowisko chyba musi być stare. Tak mi się to kojarzy. Ale jest ładnie. Jest rzeczka, kopuła z wieloma detalami. Kurczę, jakaś książęca. A tu ludzie piją. A tak, bo tutaj są... No czekaj. No. Próbujesz? Czytałam, że dużo nie wolno. Bo to jest jakaś... Słoma jest. I cieplutka. Nie wypiłem. Wyplułem. No. Ale tu zdziwić. Piękna. Ale tu pięknie jest w ogóle. Do góry można też. O, wow. Nowoczesne. Ale my chyba powinniśmy iść... Wydaje mi się, że... Niedobra. Znaczy się dziwny bardzo smak taki. No bo jeżeli to jest jakaś woda lecznicza, to ona ma taki dziwny smak. No to takie coś można kupić w każdym uzdrowisku. Ale ja nie jestem zdrowy. A wypiłeś? Nie wypiłem. A nie wyglądasz. Spakowałem tylko. Są tutaj z tej budki i wszyscy kupują ten kubeczek z taką z banuszkiem takim i walą tą wodę, a ona mi nie kazała, Marzena. Możemy ci kupić kubeczek. Nie chcę kubeczka. Oj, pokażę, jakie są kubeczki. Ale jest dużo fajnych pierdyliat kubeczków. I stąd można sobie właśnie nalać tej smakowitej wody. Gdzie jest? Co pan tam zobaczył? Co tam zobaczyłeś? Tu jest magiczna woda. Becherowka. A co ty na to, żeśmy taką małą za 60 koron kupili? Różne różności. Co? 6 razy 2, 12 zł, to nie dużo. Na pamiątkę. Pierim? A kupisz po angielsku? Którą becherowkę? No. Wiem się, że tą. No bo my nie pijemy alkoholu, no to... Ile to jest litrowa? 10 centów. Trzeba powiedzieć Tamala. 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 Dobra, idziemy. Czy nie bierzemy? Bierzemy. Może dwie weźmiemy? Ja uczę się czeskiego teraz. Poproszę.
DEPL. Dobry dzień, będzie dobry dzień. No to jest mój słownik i teraz tak. Poproszę dwie małe butelki becherówka. I teraz na dwie małe lawne becherówki, prosim. To pokaż to pani. O, tak? Pokażemy to pani albo panu i... O, czekaj. Te bym dwie małe lachwicki becherówka za 60 koron jedną. Chcielbych dwie małe lachwicki becherówki za... Czekaj, on powie. To napisz 60 słowami. Nie, idę do pani. To pokaż jej to. Czy albo nie? Panu, no. O, tam pani siedzi. A ja myślę, że można pani pokazać. Ja pokażę. O. Chciałbym płacić tu becherówkę za 60. Po ruski nie? Nie, po ruski nie, po polsku. Nie, po polsku. Ale zwaj, tu. Zwaj. Zwaj. 120 koron. 120 koron. 120 koron. Jo, super. Jo, to wasze. Dziękuję. Dziękuję. Wszędzie się można dogadać. Jupi! Udało się. Po rusku, jakbym umiał, to by było lepiej. Ale mamy słownik i też się udało. O, wszyscy piją wodę taką źródlaną, a ja piję taką wodę. O, idziemy dalej. Co to jest? Uuu, jakie to... Ja bym powiedział, że to jest jakiś teatr. I trzeba było między tymi przejść. WC. WC, tak. Wow. To jest ładne. To zrobiło wrażenie na mnie, faktycznie. Ale nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz wygoogluję, co to jest. Są na górze jakieś kolumny. Tu są kolumny. O, całkiem, całkiem. Googlaj, co to jest. Googlam. Gdzie my jesteśmy. A, czekaj, to jest... tu pisze, że to jest... Mlińska ramen. Nie mam pojęcia, co to jest. Po czesku. No dobra, jakaś... No też tu wody są widać. A tu jest I Love Wary. Robimy sobie fotosa przy I Love Wary. Piatowali jedną z największych platform online w Polsce, a mianowicie Allegro. Tutaj możecie, główna siedziba Allegro z ciuchami. Ej, dobra, tu jest jeszcze ostatnia atrakcja. Znowu jakiś taki domek w stylu górskim. I tutaj oczywiście jakiś pomnik chyba jeszcze. No, związany z kościołem zapewne, bo tu niedaleko widziałem kościół. No dobra. Także o, i tam, wiecie, co powiem wam, że to jest miasto z banków i wody. No, każde miasto ma swoje. Zobaczcie, tu jest jeszcze jakiś pomnik. I tam dalej też można iść, ale my nie idziemy. O, ciekawe, czy stąd mi się uda. Zobaczcie. O, tak. Nie, to chyba nieładnie. To tak. Znaczy, prawie wyjeżdżamy z Czech. Ze słodkościami. Mamy obkładki smakowe. Cappuccino i... Może? Stracciatella. I mamy becherówkę, złotą wodę. Coś. Teplota je 10 stopni. 22 dubna 2022. Aktualnie czas 17:31. I co jeszcze jest napisane?
Dnes ma swatek w zemie. Wycieraczką raczej nic nie ma. Także jesteśmy uratowani. Niestety tam, gdzie chcieliśmy zjeść coś czeskiego, okazało się, że zamknięte. A jakoś na inne jedzenie nie mieliśmy ochoty. Dlatego kupiliśmy sobie tylko wafle. Ale my jeszcze sobie to powetujemy. A teraz mi wchodzą nogi, gdzie mi nie powinny wchodzić, żeby się napić. Musimy znaleźć nic, gdzie moglibyśmy zjeść. Mm-hmm. Jesteśmy głodni, mm-hmm. Tomek jest bardzo zmęczony. Mm-hmm. I w końcu wylądowaliśmy pod Tesco. Mm-hmm. I idziemy tam coś znaleźć do jedzenia. Mm-hmm. Może coś słodkiego. Mm-hmm. Może trochę czeskich słodyczy zawieziemy do domu. Mm-hmm. A po drodze pewnie staniemy gdzieś na jakimś parkingu i zrobimy sobie coś ciepłego na obiad. I tak się skończy nasza wyprawa po restauracjach. Mm-hmm. Czyli gipko restauracja. Dokładnie. W gipko restauracji zjecie najpyszniej, najtaniej. I najpewniej. I najpewniej. Dobra, idziemy. Chociaż znaleźliśmy coś w Tesco. Zobaczcie. Czeska kuchnia. Nie mogliśmy odpuścić. Smażony ser. Smażony ser. Jest. O. A ja mam knedlicki. Czyli udało nam się iść do restauracji, tak? Ale powiem wam, że no, surówki to mi po prostu pobytu dali. No, ale dobra. Byliśmy już piękni młodzi. Ze zakupów, na jedzeni, wykorzystaliśmy okazję, że w Tesco jest toaleta. I co Marzena kupiliśmy? Kupiliśmy tak, kofolę. Tutaj jest. O. Kofola. Kupiliśmy choralki, lentilki, płatki, co jeszcze? Fidorki. Fidorki, bo to też wyczytam, że to typowo czeskie, trzeba mieć taką słodycz. I zjedliśmy, tak jak było wcześniej mówione, ja zjadłem knedlicki z mięsem i z kapustą czerwoną i białą i podzieliłem się z Marzeną, a Marzena zjadła? Smażony ser. Z bomberkami, tak? Bombraczki, bombo. Z bombą. A teraz jedziemy w stronę Pragi, gdzieś tam jedziemy już praktycznie w stronę domu, gdzieś tam się może zatrzymamy, jak się zmęczę, nie wiem gdzie, co, tak, jak, już, po co. Już chyba nic nie będziemy zwiedzać, to już chyba będzie koniec. A, wydaliśmy w ogóle 500 korun, więcej? Nie, 500. 507 korun wydaliśmy, dokładnie. A, na zakupy teraz. Na zakupy teraz, no. Czyli łącznie tak. Wydaliśmy... A nie, tego wam nie powiemy, podsumowanie zrobimy jak zajedziemy do domu, to się rozsiądziemy i wszystko podsumujemy, co zobaczyliśmy, ile wydaliśmy i takie podsumowanie będzie dostępne. A teraz czas... Droga. Jadu do domu. Nie wiem. Jadu do domu. O, tu będzie takie... Brum, 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 brum. To się przyda, bo wysokość tego mostu, który przyjeżdżamy ma, zaraz zobaczycie... 2,6. A my mamy, Marzena, ile? Jest 2,6. A my mamy ile? A my mamy 2,2. Także jakby ktoś cię pytał, czy nasza naklejka się przydaje, proszę bardzo. Na pewniaka przejechaliśmy. Na pewniaka, bez 10 cm zapasu jeszcze. Także naklejki są dostępne również w linku, w opisie. Jest cały filmik o tym, także zapraszamy, a my do Prachu jedziemy. Jedziemy pod tym super długim tunelem, który będzie miał parę kilometrów. Wow. Mogę? Trochę tylko. Noclegowe, ale nie powiemy wam, gdzie to jest. Będzie to niespodzianka. W sumie nasza podróż powoli dobiega do końca. My musimy się tylko przespać, bo jutro mamy dużo rzeczy do załatwienia. Tak, przed wyjazdem, przed powrotem do Łodzi. Ale nie zdradzimy wam, gdzie będziemy spali. Także do zobaczenia w namiocie, a rano wam zdradzimy tą niespodziankę. Tak jest. Pa.
Dzień dobry, rano. Mała niespodzianka, to już nie jest namiot, to jest już zwykłe, wygodne łóżko. Doszliśmy do wniosku, że i tak chcemy tylko się przespać w Czechach. Wiało, padało, było bardzo zimno, ja byłem bardzo zmęczony. A mieliśmy tylko 1,5 godziny od Pragi do domu i stwierdziliśmy, że jedziemy do domu. Ale teraz podsumowanie całego wyjazdu. Dlatego chodźcie do namiotu tym razem i muszę wam powiedzieć, że jak w Czechach były 3 dni pochmurne, deszczowe i wietrzne, to zajechaliśmy do Polski i dzisiaj pierwszy dzień jest słoneczny. Zarąbiście, uwielbiamy. No ale pogody nie zmienimy. Także zapraszamy jeszcze raz na podsumowanie całego wyjazdu. Opowiemy, ile to kosztowało, co nam się podobało i jakie błędy zrobiliśmy. I przyszedł czas na podsumowanie tej wycieczki, a może chodź bliżej, Marzena, troszkę. Na podsumowanie tej wycieczki. Zastanawiacie się, jak drogo jest w Czechach zapewne i teraz trzeba powiedzieć, że jest rok 2022 i korona czeska z moich informacji wzrosła do złotówki o 20% i okazało się to bardzo znaczące, bo Czechy są ogólnie dla...